jaki jest obwód figury przedstawionej na poniższym rysunku. Mamy taką figurę i mamy obliczyć jej obwód. Obwód to długość całej krawędzi figury. Od jakiegoś punktu dookoła, aż wrócimy do tego samego punktu. Może dla człowieka taka figura jest za mała, ale gdyby jakaś odważna i niezwyciężona mrówka chciała sobie pójść na taki spacer, to odległość, którą by przeszła, byłaby właśnie obwodem tej figury. Żeby obliczyć obwód tej figury, możemy dodawać długości poszczególnych jej boków. Do długości tego boku dodalibyśmy długość tego boku, potem tego boku i jak już dodamy długości wszystkich boków, to suma tych długości to będzie właśnie obwód figury, albo inaczej długość krawędzi figury. No to po kolei. Widać, że długość tego boku to 5 cm, czyli mamy 5. Dodać długość tego boku, czyli 3 cm. Następny odcinek to 4 cm. Dodajemy 4. Dalej mamy ten odcinek, tak samo 4 cm. Następny u dołu rysunku dodajemy 9 cm. No i ostatni, ale tu nas czeka niespodzianka, bo nie ma przy nim żadnej liczby określającej jego długość. Jaka jest długość tego boku? Do obliczenia obwodu potrzebujemy długości całej krawędzi, sumy wszystkich boków figury. Musimy znać całą drogę niezwyciężonej mrówki. I co teraz? Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to długość tego boku wynosi 3 cm. W takim razie długość tej części ostatniego boku również wynosi 3 cm. Tak samo, jeżeli długość tego boku wynosi 4 cm, to długość pozostałej części lewego boku również wynosi 4 cm. Odtąd dotąd ta część ostatniego odcinka również ma długość 4 cm. Jeżeli tu mamy 4 cm i tutaj 3 cm, to razem długość tego boku wynosi 7 cm. Dodajemy jeszcze 7 cm. No i znamy długości wszystkich boków figury. Jeżeli je dodamy, to będziemy wiedzieli, ile wynosi jej obwód. 5 plus 3 to 8, 4 plus 4 to również 8, 9 plus 7, zamiast siódemki możemy zapisać 1 i 6, wtedy 9 plus 1 to 10, a 10 plus 6 to 16. 8 plus 8 to też 16 i plus 16, 16 plus 16, 6 jedności plus 6 jedności to 12 jedności. 1 dziesiątka plus 2 dziesiątka to 2 dziesiątki, 10 plus 10 to 20, 20 plus 12 to razem 32. Wszystkie długości są podane w centymetrach, więc nasz wynik również oznacza długość w centymetrach. Długość całej krawędzi tej figury, cała droga dookoła, albo mówiąc krócej obwód figury, wynosi 32 cm.